With our backs to the wall, the darkness will fall. We never cross now, we could lose it all. Ready, aim, fire, ready, aim, fire. An empire's falling just one day. You close your eyes and the glory fades. Ready, aim, fire, ready, aim, fire away. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Life is Strange. Zaczynamy epizod trzeci, jaj, w końcu. Dla mnie w końcu, bo miałam przerwę od ostatniego odcinka. Bardzo mnie ten fakt cieszy, że powracamy, bo zwiastun trzeciego epizodu zapowiadał mega, mega emocje. Jakby Chloe i Max były w niebezpieczeństwie. Na samą myśl naprawdę przychodzą ciary. Trzeci epizod zatytułowany jest Teoria Chaosu. Sami pewnie doprowadzimy do niejednego chaosu, a później będziemy na ten temat teoretyzować. Okej. Zatem zapnijcie pasy, odstawcie kubki z napojami, które właśnie sączycie, bo grozi wam poparzenie trzeciego stopnia. Okej, ruszamy. 3, 2, 1, go! In the previous episodes of Life is Strange. Whoa! It's called film Little Pieces of Time. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelman Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Epizod drugi był wciągający, zwłaszcza przy końcówce się rozkręcił. No i cieszę się, że udało mi się jakimś cudem lub fuksem uratować Kate, bo gdyby skoczyła, to na mur beton bym się popłakała. O nie, zaczynamy nocą. Już się boję. Aj, to nie wróży dobrze. Zakochałam się w ścieżce dźwiękowej do tej gry. Jest rewelacyjna. O, świetliki! Tak oto wygląda studenckie życie. 100% realia. Sesja, czyli system eliminacji studentów, jest aktywna. Chociaż w wypadku Max pewnie chodzi o coś innego jak nauka. A, królik! Max ma króliczkę od kiedy? A, pewnie zajmuje się króliczkiem Kate. Kiedy ta jest w szpitalu. Spokojnie, Kate, nic się nie stało. Uratowałaś jej życie. Z SMS. Chcę ci coś pokazać, spotkajmy się przed kampusem. Od Chloe. I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. Okej, możemy się rozejrzeć po naszym pokoju. Jak tam moja roślinka? First I save Chloe,
Then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Jak ona mogła dać roślince na imię Lisa? Ja tego nie rozumiem. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. No, raczej and all nie. Roads are leading to my tornado vision. A, zobaczcie, kujczek! Hey, Kate will be back soon, and until then, I'll be catering to your every whim. A, możemy go nakarmić! Are you a hungry bunny? Here, nosh on this. Biedactwo głodne, jest ładne. Miałam kiedyś kuliczka, miniaturkę. Z tym, że z miniaturką miał niewiele wspólnego. Wyrósł na giganta. Sprzedająca zrobiła mnie w balona. Ale i tak kochałam tego mutancika. Okej, rozejrzyjmy się. Czy mogę coś sprawdzić? Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. So even I'm in this one. At least the news didn't mention my name. What the hell? Wiadomości online z Arcadia Bay. Uczennica z Blackwell próbowała popełnić samobójstwo na terenie kampusu. Ja pierdziele, kto to napisał? Uczennica prestiżowej Akademii Blackwell niemal skoczyła dzisiaj z dachu internatu, czego zdruzgotanymi świadkami była większość uczniów i nauczycieli. Władze potwierdzają, że ofiara, 18-letnia Kate Marsh, miała problemy, ale niewiele o nich na razie wiadomo. Dziesiątki osób zarejestrowało to tragiczne wydarzenie, które dzięki nieznanej uczennicy, ja już podejrzewam kto, skończyło się szczęśliwie. Naciśnij tutaj, aby zobaczyć materiał filmowy i więcej szczegółów. Ja pierdziele. Tam kilkoro uczniów stało i akurat Rachel, nagrywało. It's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. To są osoby zaginione. Lista zaginionych osób. Jeśli masz informacje dotyczące którejś z wymienionych osób, skontaktuj się natychmiast z Departamentem Policji w Arcadia Bay. Rachel Amber, zaginiona 22 kwietnia 2013. Elton Casey. Zaginiony 10. Ciekawe, czy te osoby, które zaginęły, mają jakieś powiązanie z Rachel. Bezpośrednio, czy nie? Melissa Lee. Winston Smith, zaginiony, Promień Słońca, prawdziwe imię nieznane. Zaginiony od 14 grudnia. Okej. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does. Kate Beverly Marsh. Taylor, wracaj do zdrowia, jesteś w naszych sercach. Victoria, przesyłam pozdrowienia, Kate. Evan, myślę o tobie. Mark Brewington, kochamy cię, Katie, wróć wkrótce do kościoła. Alisa, wszyscy jesteśmy z tobą, Kate. Courtney, mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Ojciec Lamont, psalm. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na dachu. Złamanych na duchu, nie na dachu. O Boże. Zak, wielkie stopy z Blackwell obiecują wygrać następny mecz dla ciebie. Okej, okay, teraz nagle wszyscy. Taka solidarność z Kate. I really turned a molehill into a mountain. I feel bad for Mr. Jefferson about this. O co chodzi? Ta strona została stworzona przez uczniów, by wspierać pana Marka Jeffersona po niesprawiedliwym odsunięciu go z nieznanych powodów od reprezentowania Akademii Blackwell na krajowej imprezie Zwyczajni Bohaterowie w San Francisco. Powód jest znany, to zasługa Kate. Jezus, gdyby... Boże, nie Kate, tylko Max. Gdyby się wszyscy dowiedzieli, to Max nie miałaby życia. Nie ma wśród nas nauczycieli, są tylko uczniowie wyrażający swoje niezadowolenie faktem, że najpopularniejszy wyróżniający się wykładowca w Blackwell został potraktowany w taki sposób. Pan Jefferson jest twarzą fotografii na kampusie, a do tego inspiruje wielu uczniów. Naciśnij lubię to, jeśli wspierasz pana Jeffersona i chcesz zmusić szkołę do zmiany tej niesprawiedliwej decyzji. Zostawcie swoje komentarze, wulgarne komentarze będą usuwane. O mój Boże, zobaczcie na te komentarze, nie będę tego czytać. Oddajcie nam pana Jeffersona. Jefferson rządzi. Czy ktoś jeszcze zauważył, co dzieje się w tym tygodniu w Blackwell? Bojkotuje lekcje, dopóki pan Jefferson nie wróci. Głównym powodem, dla którego przybyłam do Blackwell, był Mark Jefferson. Proszę pozwolić panu Jeffersonowi wrócić. Jest najlepszym nauczycielem, z jakim miałem do czynienia. Zróbmy petycję. Napiszcie do mnie w sprawie szczegółów. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś przecieku i nie dowiedzą się, że to... Either I delete my page or I block everybody. Max,
Co? Dowiedzieli się? Dzięki tobie naprawdę jestem dumny z bycia częścią Blackwell. Brawo, Max, brawo. Aha! Chodzi o to, że uratowała Kate. Czas to bzdura. Max wymiata, epicko widok ciebie schodzącej z Kate z tego dachu był najpiękniejszą rzeczą, jaką widziałam. Dziękuję. Nie ma lepszego sposobu na pierwsze strony kaset, Max. Jesteś bohaterką. Okay. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Niom. Okej, okay. Zapalmy światło Kuikowi, żeby nie miał depresji, że żyje w ciemności. Dobra. Chciałam zobaczyć, co jest jeszcze w szufladzie. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out why. Dlaczego? This has to end. Dlaczego wszyscy są wpienieni albo znudzeni na tym zdjęciu? Te twarze normalnie jakby mówiły, nawet się nie wasz pokazywać komuś tego zdjęcia. Jak z kroniki kryminalnej. Dobra. Czy jest coś, co jeszcze powinnam zrobić? Na przykład, nie wiem, podlać roślinkę czy coś? Chyba nie. A, lustro, lustro. Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. No czasu to my mamy aż nadto, zwłaszcza, że możesz go cofać. Wychodzimy. O Boże, klimatyk z horroru. Zapalcie światło! Okay, this is scary dark. Let there be... Teraz jest jeszcze gorzej. Przez tą poświetę komórki. Ten korytarz nocą wygląda jeszcze bardziej przerażająco. Tak, witajcie w XXI wieku. Bez komórki nie ma życia. Wychodząc z domu, można wszystkiego zapomnieć. Klucze, portfela, ale nigdy telefonu. Tabliczka. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Gdziekolwiek pójdziesz, tam będę. Albo tam jestem. A co tobie napisali? I hope you burn bright again soon, Kate. Aha, wsparcie dla Kate ze strony Max. Co to był za dźwięk? Dlaczego otaśmowali pokój Kate? Do they really need that crap on the door? Kate's właśnie. Still alive. Jakby zginęła. So much hypocrite. Tęsknimy za tobą. Zaraz, chciałam to przeczytać. So much hypocrite. Przepraszam, Kate. Szybko wyzdrowiej, bla, bla, bla. No proszę. Hipokryzja to delikatnie powiedziane, Max. Na miejscu Kate zmieniłabym szkołę. Czy mogę jeszcze tu zobaczyć? We will wait for Kate. Okej, okay. No to sobie czekajcie na Kate. Co to za dźwięki? Się boję. Ja bym na miejscu Kate nie wracała już tutaj do szkoły. Serio, ja wiem, że ucieczka od problemów to żadne rozwiązanie. Ale w tym wypadku myślę, że najlepsze. Kto tutaj? Aha, to pokój Dany. I better go meet up with Chloe. Wiem, Max, za chwilę. Dana's really hurting over this. Okej, okay, czekamy na ciebie, Kate. Ja chcę zobaczyć, co każdy powypisował. Come here. Zaraz, zaraz, Dana, chwila. Czekamy na ciebie od Juliet. Zobaczymy resztę. Incredible. Modlimy się za szybki powrót do zdrowia. Taylor? Tak, Taylor naprawdę najbardziej ze wszystkich współczuje Katie. Mhm. Od Stelli. Jesteś w naszych myślach. Naprawdę zalatuje hipokryzją, bo wcześniej jakoś niewiele osób się przejmowało tym, że Victoria się nad nim znęca psychicznie. No cześć, Dana, co chciałaś? Co tak dziwnie siedzisz? Coś ci się stało? Dana looks guilty and relieved about Kate. She really does care. Okay. Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.
I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. Gdzie byli wszyscy? That was bullshit. Where was everybody else? I know. You're a better person than any of us here. Hey, Max. I think I need to crash now. I'm just over everything today. Możemy jeszcze pogadać? I'm wiped out, Max. We'll talk later. A mogę cofnąć czas? Pojawi się jakaś inna opcja? Hey, Dana. Better than Kate. Nie. Obwin Wiktorię. Dobra, obwin Wiktorię. Come on, don't blame yourself. There are other people involved. Like Victoria Chase. She definitely deserves a face punch for pimping this video. I didn't do enough to step up. Now it's time for serious payback. Oh, in yeah. Other words, revenge. Revenge. So what exactly are you saying, Max? I know Jefferson got reamed by the principal. Do you think they're involved? No, na pewno nie ja. To ja nie mam z tym nic wspólnego. Jefferson sam się wpakował w te kłopoty. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell. And I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Victoria prysnęła? Pewnie, żeby spotkać się z... No i Tanem. Hey, Dana. Powiesz mi, gdzie poszła? Better than... Powiesz mi? I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on, you really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? I know Jefferson got reamed by... Okay, to już jest powtórka z rozrywki. To skomplikowało. It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still... What? No, Victoria. Okay, bla, bla, bla. Nie wydasz jej? Nie wiesz, dokąd poszła? Szkoda. Użyjmy jej laptopa. Trevor is a sweetie. Good for Dana. What? Trevor napisał do Dana. Hej, Dana, myślałem o tobie cały dzień i wiem, jak okropny musiał być widok Kate, która niemal skoczyła. Dobrze, że pojawiła się Max. Nie mam do powiedzenia niczego mądrego. Chcę ci tylko przypomnieć, że byłyście dobrymi przyjaciółkami i chciałbym, żeby Kate znała więcej takich ludzi jak ty. Byłeś dla mnie bardzo dobra w tym beznadziejnym okresie i dlatego zawsze możesz na mnie liczyć. Tęsknię za tobą, Trev. Dana mu odpisała. Wielkie dzięki za pamięć. Wciąż mam przed oczami Kate na dachu i wydaje mi się, że powinnam zrobić coś jeszcze. Dana, tak naprawdę nie zrobiłaś nic. Max zrobiła więcej niż wszyscy, próbując ją uratować, a chyba nie są najlepszymi przyjaciółkami. Cieszę się, że o mnie myślisz, nie mogę się doczekać, żeby cię to rozbaczyć. Jesteś dla mnie tak samo dobry, jak wydaje ci się, że ja jestem dla ciebie. Będę dzisiaj tobie myślała. Kso, kso, Dana. Sprawdźmy dalej. Co? Juliet... Dana, mam nadzieję, że jakoś się trzymasz po dzisiejszym. Nie chcę cię zadręczać, ale piszę artykuł o Kate. A, Juliet, nie masz sumienia. Chciałam zapytać, czy mogłabyś odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. Wygląda na to, że odpowiedzi jest zbyt mało. Porozmawiamy, kiedy będziesz chciała. Mam nadzieję, że jakoś dajesz radę. Pozdrowienia, Juliet. I Dana jej odpisała. Cześć, Juliet. Wiem, że chcesz dowiedzieć się więcej o Kate, ale nadal to przeżywam. Wątpię, że dostaniesz jakieś odpowiedzi tak szybko po tym wydarzeniu. Może i lepiej będzie zostawić to na później. Kate zasługuje na nieco prywatności dla odmiany. No ja myślę. Juliet... Co z tobą, dziewczyno? Co z tobą? Daj ci spokój. Vortex Club does indeed suck. O, papierowa kulka. This is both sad and pathetic.
Okej. Czy to jest ta sama notatka? Tak, to jest ta sama notatka od Logana. Dobra, wróć. To jest dowód na to, że jestem aż za dużo węsza. Trzeci raz już czytam tę samą wiadomość. So damn cute how much Dana is into this Halloween party. Dobra, tu chyba już nic więcej się dzieje. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Mogę pogrzebać? Ktoś jest w toalecie. Morderca jest za rogiem. O, Taylor. Teraz myjesz zęby o tej porze? O, moja zamazana wiadomość. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Też mam taką nadzieję. Niech jej to bokiem wyjdzie. Hey Max, I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Victoria się wymknęła. Dobra. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Napad lęku? Może po prostu Taylor powinnaś wyciągnąć wnioski? Z tego, z całej tej sytuacji i każdy, kto obraża innych, nie biorąc pod uwagę konsekwencji, jak delikatną psychikę może mieć dręczony. Mam ochotę wejść do pokoju Kate, ale pewnie nie można, prawda? Do they really need that crap on the door? A, Max, zgasiłaś światło. Pokój Victorii. Okej, sprawdźmy. Co też ciekawego jeszcze znajdziemy. Creepy. Since I've crossed the line from snoop to detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Dobra, chcę zobaczyć tu. Nic ciekawego? Magazyn. Victoria is about as straight as me. But she really appreciates style. Plecak. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. What? Wyśmienicie, dobrze przygotowane wypracowanie z unikalnym spojrzeniem na problem. Dostała 6. Wydaje mi się, że w Stanach A oznacza 5. B to jest 4. C to jest 3. D to jest 2. Mogę się mylić, nie wiem. Victoria Chase, Mark Jefferson, lekcja sztuki, Akademia Blackwell, wypracowanie. Fotografia ekspresjonistyczna. To znaczy, że ktoś napisał za Wiktorię te wypracowanie, tak? Jakaś Courtney. Przynajmniej tak zrozumiałam. Wow, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Okej. Myślę, że Victoria poleciała do Nathana. Ci dwoje są ze sobą zrośnięci umysłowo. Jest to sama naklejka? Chyba tak. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Oby, Max, oby. Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Co się dzieje? Nadawca Victoria, odbiorca Taylor. Hej, złotko, jak tam? Unikam właśnie lipnego zadania domowego. Jak ktoś może odrabiać pracę domową po zobaczeniu niedoszłej próby samobójczej? Nie wierzę, że widzieliśmy to na żywo. Było zupełnie jak w reality show. Kampus nigdy nie był taki cichy, tak jakby wszyscy się pochowali albo czegoś bali. Czuję się... bip! Przez to wszystko, co powiedziałam o Kate i po tym durnym filmie. Spotkajmy się z jakimiś ziomkami, muszę się napić. Wypijemy za Kate. I Taylor jej odpisała. Ale to była jazda. A Max i Kate na dachu? Też muszę się napić. Powiedz tylko kiedy, złotko. Okej. No fajnie.
That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. To jest rachunek za czyszczenie jej tego swetra kaszmirowego. Obsłużone przez Amelię. Sweter kaszmirowy, pranie skrócone. Delikatne tkaniny, $30 zapłaciła za to. Przedmioty będą przetrzymywane wyłącznie przez miesiąc. Victoria's Secret. She's a geek. Sekret Wiktorii. Świeci w ciemności, Blueberry. Okej, jak bielizna, Victoria's Secret. Co to jest za figurka tam na górze? To jest właśnie chyba ta figurka Victoria's Secret. Here they are getting loaded with Satan. Tak. Nawiedzone towarzystwo pasują do siebie. Serio. Wyobrażacie sobie ich wspólne dzieci? Snobistyczne gremliny, a społeczne bez sumień. Najdelikatniejsze określenie. Okej. Upewniam się, czy na pewno wszystko dobrze sprawdziłam. I'll title this one Portrait de la Assholes. To na imprezie. Wow, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Oh my gosh. Biedna Katie. O, szuflada. These socks cost more than my wardrobe. Czyli tutaj już chyba nic więcej nie znajdę. I guess I shouldn't be so bummed. Not that Victoria couldn't hide her shit. Okej, ale... I'm getting paranoid. Zanim pójdziemy dalej, chciałabym sprawdzić nasz pamiętnik. Możecie sobie jak zwykle zastopować i przeczytać. Skończyłam ostatnio chyba na 32 stronie. Cel, muszę spotkać się z Chloe. Chloe sobie jeszcze troszeczkę poczeka. Kate Marsh prawie się zabiła. Koniec końców Kate zeszła z krawędzi. Żywa. Prawie zaczęłam ryczeć w jej ramionach. Po tym wszystkim i tak musiałam rozmawiać z policją i złożyć zeznanie. Czułam się dziwnie w jakimś serialu o policjantach. Musiałam kłamać, kiedy mnie zapytano o innych uczniów, bo i tak nie wydaje mi się, że policja coś poradzi. Tak, to wygląda na zadanie dla Supermax. Dobra, choć oczywiście lubię, kiedy Chloe mnie tak nazywa, mimo że nie czuję się szczególnie bohatersko, bo uratowałam Kate. A może to źle, że chciałabym czuć coś więcej poza wdzięcznością za jej życie? Czyli nie powiedziała prawdy policji, okej. Najdziwniej się czułam, kiedy wszyscy uczniowie i nauczyciele otoczyli mnie i Kate i zaczęli klepać po plecach, jakbyśmy były bohaterkami. Może spieprzyłam sprawę, donosząc na jedyną osobę, którą tak bardzo tu szanuję. Widziałam w oczach Jeffersona rozczarowanie. Oczywiście dyrektor był jeszcze bardziej wściekły i odsunął Jeffersona od konkursu. Zwyczajni bohaterowie. Nie spodziewałam się tego. Sama nie wiem, co o tym myśleć. Jak mogłabym chodzić na jego zajęcia po tym, jak zrujnowałam mu reputację? I czy wciąż muszę mu dać zdjęcie na ten konkurs? O Jezu, ja naprawdę się obawiam następnego spotkania z nim. Będzie straszne. I tak, powiedziałam Warrenowi, że na uczelni dzieje się coś złego. Rachel, Amber, Chloe, a teraz Kate. Wszystkie są ofiarami. Mogę podzielić ich los, jeśli wciąż będę się bawić w detektywa. Chciałabym mu powiedzieć o mojej zdolności, ale to chyba nie czas na to. Jakby to był czas na cokolwiek. Jak gdyby dzień nie kończył się już wystarczająco dziwnie, to nagle nastąpiło zaćmienie słońca, o którym nie mówiono w żadnych wiadomościach. Co się dzieje z Arcadia Bay? Tak, miałam tylko wam pokazać, nie czytać, ale nie mogłam się powstrzymać. Tutaj są jakieś nowe postaci? Nie. Właśnie, jakie ja mam zdjęcia zrobić? Co to jest? Jakaś statua? Wiewiórka? Rybki? Gołąb? Dobra. Zobaczymy dalej. SMS-y od Chloe. Zaraz, gdzie ja skończyłam? Aha, tutaj. Max, szef ze spluwą, bla, bla, bla.
Ucieknijmy razem. Przykro mi z powodu Kate, u ciebie okej? Okay? Tu zaćmienie mnie przeraża. Sprawdźmy, co jest grane. Razem. Siema, Supermax, jak się ma nasza bohaterka? Bohaterka ciągle trzęsie się jak osikowy kołek. Rządzisz, dziewczyno, ale bez emotek. Na dodatek mój ulubiony nauczyciel został zawieszony. Ale super, dziewczyno, rządzisz w tej szkole. Słuchaj, w Blackwell dzieje się coś dziwnego i strasznego. Musimy pozbierać informacje do kupy. Spoko? Chcę ci coś pokazać. Spotkajmy się przed kampusem. Bierz dupsko w troki, ruchy. No jaś, Boże, kochany. Wiecie co mi ta... Ta figurka, która tu stoi, ona wygląda zupełnie jak to, które... Mamy zrobić zdjęcia. Prawda? Tak jakby... No, to jest to. I bym przegapiła, jaki fuks! O, jak to dobrze, że akurat teraz sprawdziłam zdjęcia. Jaki fuksior! Nie miałam bladego pojęcia. Okej. Okay. Jest. Ale wszystkich SMS-ów nie sprawdziłam, bo Warren jeszcze coś napisał. Hello, Max. Chciałam ci przypomnieć, jak zajebiste było jeździć na dachu skate, zrobić dziwdzianku superbohatera na drukarce 3D w laboratorium, dobra? W nagrodę stawiam obiad. Pamiętaj też o ucieczce z planety Małp. Zadzwoń. Oczywiście, że pamiętam naszą randkę. Dzięki, Warren. Dziś jednak muszę odłożyć pelerynę, zwłaszcza, że przeze mnie Jeffersona wywalili z jego własnego konkursu. Zadzwonię później, okej? Okay? Ja naprawdę się boję. Boję się, co się wydarzy. Sprawdźmy resztę SMS-ów. To już widziałam. Numer zastrzeżony. Chyba nic więcej nie mam. A nie, jeszcze od mamy. Max, proszę zadzwoń do nas. Jesteśmy dumni, że uratowałaś tę dziewczynę. Chcemy wiedzieć, jak się trzymasz. Dlatego daj nam znać. Kochamy cię. Przepraszam, mamo, zadzwonię za kilka minut. Słowo. Dzięki, że mogłam złożyć wyrazy uznania naszej bohaterce. Tęsknię za twoim głosem. Jesteśmy z ciebie dumni, więc ciesz się tą chwilą. Daj znać, gdybyś chciała na moment się gdzieś wyrwać, dobrze? Kochamy cię, Maxine. A? Mama. Mamusia jest taka fajna. Sprawdźmy wszystko. Buciki. Those boots are made for walking runways. Mogę jeszcze coś tutaj pogrzebać? Chyba nie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystko dobrze sprawdziłam. No to co? Idziemy do Chloe. Znowu te dźwięki. Taylor, przestań mnie straszyć. Proszę cię. Ja się i tak boję. Ja i tak jestem strachliwa. Łamiemy teraz godzinę policyjną. Będzie strasznie i zabawnie za jednym zamachem. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Chloe sprowadza mojego gika na złą drogę. Wow, co tu za ścinki. Wszystko sprawdźmy. Otwieram drzwi, a tam zwłoki Samuela. Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. Po co ja tu wlazłam? Jestem nienormalna. Who knew Samuel was so into runway fashion? Okej. Okay. Ogląda sobie modelki w bikini. Szufladki. Nuts and bolts. Szkoda. Like my grandpa's garage. Skrzynka z narzędziami. No, kurde, chcę zobaczyć, co jest skrzynce z narzędziami. Nothing but tools. Myślałem, że jakieś dowody znajdę. Nothing here. Screw you, I'm going home. Wiewiórka! Mam zrobić zdjęcie wiewiórce. Cześć, wiewiórka! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Ja mam zrobić ci zdjęcie, wiesz? Wrócisz? O, Chloe, chyba się wkurza. Max? No spokój, już chwila, moment, bo chyba wiewiórce mam zrobić zdjęcie. Muszę odejść. Wiewiórka, wrócisz? Proszę cię. I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Maybe it's the leftover adrenaline.
But I feel kind of invincible now. Okej, to wszystko, co mi powiesz? Dobra, wstawaj. No ja chcę zrobić zdjęcie tej zasranej wiewiórce. Dlaczego ona mi zwiała? Gdzie ona pobiegła? Gdzieś tu. Wiewiórka, a jak do ciebie podejdę? Co się stanie? Nic! Okej. Zniszczona lampa. Maybe Samuel should fix that lamp. Być może. Być może. Wiewiórka, wracasz? Co za... Jej, świetliki. Jakieś gigantyczne te świetliki. Dobra, to jest ten sam napis. No kurde, jestem pewna, że mam zrobić zdjęcie tej zakichanej wiewiórce, no. No! I to są chyba świetliki, więc teraz powinnam zrobić to zdjęcie. Kupię wiewiórkę. Czekaj, ona mi już... Wells, are you serious? Jezus, jak się wystraszyłam. Nobody can expel me. Huh? Not yet, anyway. What the... Co on tu robi? To jest jego dom? Max, co ty tak... Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No, no explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down with you. You saved her ass. Maybe saved Blackwell. Now don't get cocky. Go on back inside. Złapał ją. Good dream. Dyro jest nawiany. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Nie mogę. Max, normalnie rób focie. Będziesz mogła potem go zaszantażować. Nie no, żartuję. Tak, gra ma na mnie zły wpływ. Koleś. Możesz co odejść, bo ja kurde muszę przejść, spotkać się z Chloe. Koleś, idź spać. Czy powinnam cofnąć czas? Dyro, spadaj. No, jeszcze dalej. O, tak, jak jest odwrócone. Jest nawiane, nawet butelka. Ale zaraz. Moja wiewiórka. Teraz jak cofnęłam całkowicie czas, czy będę mogła zrobić jej zdjęcia? Stój. Stój, Max, spokojnie. Niech się tylko pokaże opcja. Zrobię zdjęcia. Proszę. Aaaa! Szybko, zdjęcia! Put the lens and say nut. Gotcha. Oh my gosh. Wiewiórko, nie, dobra. Nie zadzieraj ze mną. Nie zadzieraj ze mną. Dobra, teraz mogę już... Spokojnie wrócić, tylko po cichutku, to boczkiem. Kto teraz do mnie SMS? Chloe! Halo, no i cóż i to? Wcale mnie nie widzisz. Dobranoc, płynanoc. Max the Ninja strikes again. Max the Ninja. Fajny był zawiany dyrektor. Nawalony jak Messerschmitt. Nie mógł trafić do dziurki. Max mogła mu przyświecić. Za dużo jabola pewnie się wypiło. Chloe. Dlaczego cię nie widzę? Chloe. Booyah! Jezus Maria! Oh, dziewczyno. Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole.
Hey, Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. And then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? No wypadałoby. Teoria chaosu. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Mr. Jefferson in trouble. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Okay, Watsonie. W sprawie Rachel. We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Daje radę, na pewno. Da sobie radę. Keeping it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. Chcą się włamać do szkoły. Insert groan here. Oh my gosh. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Oh my god. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? Serio? I had no idea you two were that Nie close. Som. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? The contest will go on. I just won't be representing Blackwell at the event this year, thanks to Max. Who claims I enabled Kate Marsh's trouble by merely listening to her? Oh my I'll god, give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Przystawia się do nauczyciela. Victoria. I won't be going to San Francisco, remember? You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Oh! Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? Oh my I'm going God. To think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Odjęło mi mowę. Ja pierdzielę. Are you fucking kidding me? Powiedział największej biczy, że to wina Max, że nie jedzie. Teraz ona to wszystko rozpowie. Och, kuźwa. Do tego jeszcze przystawiała się do nauczyciela. Zło w czystej postaci. Masakra. Chloe the Keymaster.
Okej, kochani, na tym zakończę, bo akcja dopiero się rozkręci, a ja długo już nagrywam. Ale bez obaw, gra tak mnie wciągnęła, że już na dniach pojawi się kolejny odcinek, więc nie przejmujcie się, że kończę w najlepszym momencie. Wiem, Polsat ze mnie, ale nie mam innego wyjścia, odcinek nie może trwać 50 minut, bo będę później go obrabiała w nieskończoność. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!